Dobry, masa dzień kolejny, odcinek wigilijny. No i co? Mamy godzinę 8.22, ja już jestem po swoim kardio i zbieramy się powolutku do ogarniania przedsiłowniowego. Dzisiaj oczywiście klatka, dzień wysoki, ale dzień wysoki załaduję na wigilii, a teraz mam tutaj po prostu 250 g kurczaka i ketchup. To wszystko. Zjemy za jakieś pewnie 40 minut, czy coś takiego będziemy, albo za godzinkę maksymalnie na siłowni. No i po treningu pokażę Wam, co tam będzie potreningowo, a później już pewnie wpadnie wigilia, bo pierwszą wigilię mamy o godzinie 15.30 chyba, a drugą wigilię mamy później chyba o 18.00 czy jakoś tak. Także zawsze dwie wigilie, ale przed wigilią trzeba odwiedzić jeszcze babcię numer 1 i babcię numer 2, więc dzisiaj trochę jeżdżenia. No ale cóż, później pod wieczór tylko Kevin, barsz i dorsz z ziemniakami i kapustą, także nie ma tego złego. Powoli się kończę i widzimy się na treningu w zasadzie. Do zobaczenia. No chyba, że będzie 7000 osób, to nie wiem, czy coś mi się uda nagrać. Zobaczymy. Dzień dobry, witam Was ponownie i ponownie z treningu najważniejszego, jak to mówię, w tygodniu, czyli treningu klatki i barków. Zaczynamy oczywiście od butterfly, czyli od maszyny, można powiedzieć, na rozpiętki. I tutaj generalną różnicą między rozpiętką na maszynie, a rozpiętką z hantelkami, bo mam wrażenie, że często te ćwiczenia są wykonywane przez niektóre osoby zamiennie, a nie do końca one zamiennie mogą wykonywane być, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię wykonywania rozpiętek na maszynie, to największe napięcie mięśniowe mamy w górze, w szczycie ruchu, czyli w momencie spięcia mięśniowego. Natomiast w przypadku hantli, to napięcie w szczycie ruchu jest praktycznie zerowe ze względu na kwestie no, po prostu grawitacyjne, a w rozciągnięciu to napięcie jest największe. Tutaj jeżeli chodzi o właśnie maszynę, robię to na początku po to, żeby właśnie mocno ten mięsień w spięciu pobudzić, dobrze klatkę wyczuć, zmęczyć wstępnie mięsień i zaangażować go mocno do pracy i dopiero przechodzę na jakąś formę wyciskania. Dzisiaj tych serii wstępnych robiłem naprawdę, naprawdę dużo. Przechodziłem sobie bardzo spokojnie z można powiedzieć, obciążenia na obciążenie, bo robię tutaj oczywiście rampę, ze względu na to, że czułem od rana, że mam bardzo słaby dzień i siłowo dzisiaj naprawdę była padaka. Zresztą zobaczycie na wyciskaniu na Smithie, że ściągnąłem 40 kg ze Smitha, aczkolwiek byłem bardzo zadowolony z tego, jak wykonałem dzisiejszy trening, więc wcale się tutaj mocno nie spinam. I tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą serię, wykonuję rampę na około 12 powtórzeń, nawet nie około, tylko na 12 powtórzeń. W pierwszej serii po prostu do upadku, w drugiej serii zmniejszam ciężar około 15-20% i wykonuję ponownie serię upadkową, po której następuje seria tzw. partial repsów, czyli maksymalnie dużo połowicznych ruchów, a potem statyczne rozciągnięcie w pełnym zakresie, czyli tak jak widzicie tutaj. Można to powiedzieć, że jest to taki DC stretch wykorzystywany przez właśnie Dante Trudela, czyli autora treningu DC Training. No ma to na celu generalnie po prostu rozciągnięcie bardzo mocno tych powięzi mięśniowych. W teorii w jakiś sposób to może zwiększać jakby przestrzeń dla mięśnia, który rośnie sobie pod tą powięzią. Jak mówię, większość pewnie z Was wie, że mięśni samych w sobie rozciągać się teoretycznie nie da. Natomiast to, co da się rozciągać, to struktury wokół tych mięśni, czyli właśnie te struktury powięziowe. Dalej przechodzę sobie na wyciskanie na Smitha i tutaj mamy normalnie, klasycznie dwie serie. Pierwsza seria jest wykonywana w granicach 6-8 powtórzeń ciężko siłowo. Dzisiaj było to robione z deadstopem i bardzo, bardzo spokojnie, ze względu na to, że naprawdę no, padaka była siłowa. Zresztą też bardzo dużo zrobiłem serii rozgrzewkowych i na Smithie, i na poprzednim ćwiczeniu, ale zupełnie się tym nie przejmowałem. Zrobiłem sobie kilka dociskanych powtórzeń jeszcze z pomocą Sylwii, a następnie zrobiłem sobie back offset, czyli po prostu ściągnąłem sobie obciążenie do 120 kg, zrobiłem maksa, a potem dropsecik i na tym sobie zaprzestałem wyciskanie. Następnie przyszedłem na serię łączoną. Tutaj oczywiście Luki rozpisał mi to troszeczkę inaczej, aczkolwiek ja to robię w taki sposób, ze względu na to, że normalnie na tej maszynie do wyciskania i na jednej, i na drugiej czuję bardzo mocno bark. Ale jak zmniejszam sobie ciężar i pracuję sobie mocno na, można powiedzieć, takim napięciu mięśniowym, wykonując właśnie jedną, drugą powtórzenie, co zaraz zobaczycie, to tą klatkę czuję fenomenalnie i nie ma żadnego problemu z bólem mojego barku.
I tutaj generalnie użyłem dzisiaj Butterfly'a, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że no, nie dało rady się dopchać do bramy. Czekałem dłuższy czas, ale stwierdziłem, że to nie ma zupełnie sensu, bo po mnie był chłopak, który miał jeszcze 3 ćwiczenia, więc stwierdziłem, że zrobię to po prostu na Butterfly'u i trudno. Śpieszyłem się, bo trzeba było iść do jednej babci, drugiej babci, jak to dzisiaj w Wigilię. Więc generalnie no tak to wyszło, nie? Ale tutaj przechodzę bezpośrednio do wyciskania na maszynie, takiej imitującej wyciskanie na łyżce płaskiej i robię, tak jak widzicie, tak zwane 1 i 1 druga powtórzenia, czyli schodzę w dół, utrzymuję pełne rozciągnięcie, wychodzę minimalnie do góry, wracam ponownie do rozciągnięcia i dopiero wtedy wyciskam. I takie półtora powtórzenia to jest jedno powtórzenie liczone w moim zakresie, celuję w okolice 10-12 powtórzeń do upadku mięśniowego. Takich serii łączonych wykonuję 3, przy czym w ostatniej serii ja się lubię podociskać, więc robię partial repsy i we flyu, i partial repsy w wyciskaniu, plus jeszcze podwójny dropset w wyciskaniu, ale to już naprawdę bardzo śmiesznymi ciężarami, to tak bardziej dla głowy niż dla realnych jakichś przyrostów. Następnie normalnie powinienem robić tutaj oczywiście krucyfiksy, chyba że jest zajęte to na maszynie, ale nie muszę chyba mówić, że jedna strona była cały czas zajęta na bramie, a maszyna była również zajęta, więc po prostu zrobiłem odwodzenie w rampie na 12 powtórzeń na bok stojąc na lince wyciągu dolnego i po tym nastąpiła druga seria, też w granicach 12 powtórzeń celowałem, znaczy tak naprawdę wycelowałem sobie tak, żeby zrobić sobie około 15-20% redukcji ciężaru, czyli ściągnąłem po prostu jedną sztabkę z 30 na 25 kg. I zrobiłem maksa powtórzeń, a następnie zrobiłem maksymalną ilość partial repsów. No i tak to generalnie wyglądało, jeżeli chodzi o ten boczny akton barku. Tak jak mówię, no dzisiaj musiałem skorzystać z takiego kompromisu ze względu na to, że co jest najlepsze, było bardzo, 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 bardzo mało osób na siłowni. Bo na całej siłowni było z 8 osób, ale wszyscy dzisiaj robili w zasadzie wszystko to, co ja, jakimś takim dziwnym zbiegiem okoliczności. I takie rzeczy jak brama było okupowane strasznie. Na koniec przód barku, wykonywane właśnie w takiej alteracji, że siedzę na ławeczce z lekkim skosem w górę i wykonuję unoszenia w przód sztangi, ale pod chwytem. I tutaj dla tych, którzy nie korzystali nigdy z tego ćwiczenia, zachęcam spróbować, bo to ćwiczenie wydaje się trochę mało logiczne ze względu na sam zakres ruchu, ze względu na to, że no, można by było stanąć, tak, i można by było w dole mocniej rozciągnąć ten bark, teoretycznie wyżej podnieść i tak dalej, ale zaufajcie mi, że to ćwiczenie jest z jakiegoś powodu kosmicznie ciężkie i atakujące bardzo, bardzo mocno te przednie aktony barku i powiem wam szczerze, że ja powyżej tej piątki na stronę nie wyszedłem od początku tej progresji. To prawda, co prawda dokładam z treningu na trening, może tak, powtórzenia, bo tych dropsetów jest coraz mniej, ewentualnie one są w coraz późniejszym punkcie, aczkolwiek ciężarowo nie jestem w stanie dołożyć, bo tutaj dołożenie nawet 2 kg na całość pewnie byłoby bardzo, bardzo ciężkie, bo jednak procentowo byłoby to całkiem sporo. Także polecam spróbować, jeżeli ktoś nie próbował. Ja na początku, jak mi to Luki przepisał, to właśnie też byłem jakiś taki sceptycznie nastawiony, ale po któryś raz się sprawdza, że jednak doświadczenie, jakim dysponuje Luki, tutaj jest pierwszorzędne i generalnie zawsze jest tak, że im bardziej jestem sceptyczny, tym bardziej się coś sprawdza, więc naprawdę warto. Na koniec oczywiście tył barku, tutaj potrójna seria łączona, czyli wykonuję maksymalną ilość rozpiętek na tył barku w oparciu o klatką o ławeczkę, skośną. Następnie, jak już braknie mocy, wykonuję maksymalną ilość tak zwanych swingów, czyli bardzo krótkich ruchów odwodzenia na boki, tylko i wyłącznie z aktonu bocznego barku. Celuję tak, żeby nie zrobić mniej niż 6 powtórzeń, a po tym przechodzę na wiosłowanie również na tył barku, czyli łokcie blisko, krótki ruch, znaczy w zasadzie tak łokcie po takim kątem 45 stopni, krótki ruch i napinam cały czas tył na tym barku i na tym w zasadzie zakończył się dzisiejszy trening. Dzień dobry, słuchajcie, witam Was po treningu. Ściągnę te okulary, bo są i tak całe brudne. Mamy tutaj 200, nie no, chyba nie ma 200, znaczy 200, jakieś 20 gramów chyba mięsa, bo tyle mi zostało. Już nie będziemy dzisiaj robić mięsa, zabieramy mięso do domu rodzinnego Sylwii, niezrobione, żeby tam zrobić i jutro mieć, bo jutro jest dzień nietreningowy, więc cały dzień będziemy bez węgli, więc jak bez mięsa i bez węgli się nie da.
No i tyle dzisiaj. Siłowo nie powalczyłem za mocno, bo kiepski dzień jakiś, ale nie spinałem się, po prostu czułem, że dzisiaj nie jest dzień mój na ciężary, więc zszedłem z ciężarów i dopompowałem mocniej po prostu temat. Mega w sumie zadowolony jestem z treningu, bo trening był bardzo spoko, zwłaszcza jak na trening bez węgli. A teraz jem w zasadzie drugi i ostatni posiłek dzisiaj z posiłków legalnych. I później już czeka nas tylko taka wigilijna wieczerza, więc w zasadzie już do końca dnia będę jadł syf w chuj, ale nie żebym narzekał. Także generalnie tak to wygląda. Słuchajcie, nie wiem jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o kwestię nagrywania w święta. Jeżeli będę nagrywał, to raczej coś na zasadzie tego, co dzisiaj widzicie, czyli raczej niewiele. No ale wracamy zaraz po świętach z dłuższymi materiałami i z takimi bardziej merytorycznymi. A na dzisiaj się z wami żegnam. I mam nadzieję, że te święta jakby upływają wam bardzo, bardzo miło i radośnie. I mam nadzieję, że nikt z pukanką żołądka na sorze nie wylądował. Także tak. Dzięki bardzo, jak ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej, tak żeby zaraz po świętach i jeszcze przed nowym rokiem być na bieżąco z tematem, bo wiadomo, idzie nowy rok, a nowy rok to nowy ja. Także trzymajcie się i wesołych świąt.